2013. I tak, w lewym narożniku zasiada reprezentant klubu LP Metal Fach Sokółka, mistrz polskich seniorów Piotr Kudlik. Lewym wydarzeniem jest reprezentant klubu Lipiński Baku Tomaszów Mazowiecki, drużynowy mistrz Europy Mariusz Stoleczny. Brawo do 6 wygranych partii w rozbicie na przedmiotę. Zapraszam zawodników do walki o rozbicie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie z pojedynku finałowego Grand Prix Polski Wigpol Tour Baltic League z Kętrzyna. To już ostatnia relacja z tego turnieju. Pojedynek finałowy komentować dla Państwa będzie Jan Niewęgłowski. Sędzią tego pojedynku będzie Marek Karlikowski. Ja pozwolę sobie przedstawić, jak tylko do mnie dotrą oczywiście, garść statystyk dotyczących pojedynków między obydwoma panami. Jako pierwszy rozbijać będzie w tym finale Mariusz Skoneczny z duetu Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki. Zobaczmy jeszcze raz to zagranie rozbijające. Chyba nic nie wpada Mariuszowi z rozbicia i podejdzie do stołu jego przeciwnik Piotr Kudlik z klubu Metal Fach LP Sokółka. Panowie rozgrywają swój pojedynek oczywiście do 6 wygranych partii, oczywiście też 10 bil przy naprzemiennym rozbiciu. Teraz spójrzmy, jakie dobre zagranie tutaj pokazał nam Piotr Kudlik. No ciężko tutaj wskazać faworyta tego spotkania. Obydwaj bardzo doświadczeni, mimo młodego jeszcze wieku, zawodnicy. Obydwoje byli już reprezentantami Polski, wygrywali duże turnieje, m.in. turnieje Grand Prix Polski Wigpol Tour. Piotr Kudlik jest mistrzem Polski w 8. Obydwoje są drużynowymi medalistami Mistrzostw Europy, które odbywały się w Kielcach przed paroma laty. Wtedy to dwie drużyny polskie, w których tych dwóch zawodników mogliśmy oglądać, reprezentowały nasz kraj. No i teraz dobrą odstawną popisuje się Piotr Kudlik. Już widzę, że Mariusz Skoneczny sięga po kij, do ten specjalny kij, którego używa się do wykonywania skoków. Ależ wspaniałe zagranie Mariusza Skonecznego. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Oczywiście pozycja do trójki, uzyskać pozycję do trójki było bardzo ciężko, no ale za samo wbicie tej dwójki wielkie, wielkie brawa i uznanie dla Mariusza Skonecznego, który już na pewno po tym turnieju
co jest już przesądzone, na pewno pozostanie na fotelu lidera rankingu Polski. No jeżeli udałoby się mu dzisiaj wygrać z Piotrem Kudlikiem, no to już chyba mocno tego ustawi na tym właśnie stanowisku, na pierwszym miejscu w rankingu Polski. Przypominam, że Mariusz Skoneczny już w tym roku wygrywał zawody tego cyklu. W tej chwili przy stole mamy Piotra Kudlika, który tutaj, mam wrażenie, że może tutaj zahaczyć z lewej strony bilet z numerem trzecim. No i chyba zameldował jednak uderzenie na bandę Piotr Kudlik. Tak jest i świetne uderzenie Piotra Kudlika, bardzo udane wbicie dublem. Troszkę tam zatańczyła bila w narożnej huzie, ale w efekcie końcowym wpadła i Piotr może kontynuować podejście. Pięć dobrych uderzeń w wykonaniu Piotra Kudlika i będziemy mieli 1-0 dla zawodnika Metal Fachu LP Sokółka. Bardzo dobra pozycja do szóstki, o ile ósemka przechodzi do lewej ósemki, a najprawdopodobniej tak właśnie jest to, jeżeli ósemka przechodzi do lewej środkowej, na to wygląda, no to tutaj nie powinien mieć już żadnych problemów Piotrek ze skończeniem tego układu. No tutaj trochę za krótko lub za daleko wypuszczona biała bila, no i wysoko podniesiony kij, no troszkę problemów sobie narobił pod koniec tej partii Piotr Kudlik, co jednak nie sprawiło, że pomylił się zawodnik z Metal Fachu LP Sokółka. Dziewiątka jest w uzie, dziesiątka także, 1-0 prowadzi w pojedynku finałowym Piotr Kudlik, a ja zapraszam Państwa na reklamy. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jesteśmy z Państwem z powrotem. Właśnie sędzia Marek Karlikowski, który sędziuje ten pojedynek finałowy, ustawia trójkąt do rozbicia, a do tego właśnie strzału podejdzie Piotr Kudlik. Piotr Kudlik, który w tym turnieju w dniu dzisiejszym w fazie pucharowej zaczął od zwycięstwa z Mateuszem Kurem z Pól Bilard Wejherowo. No, wysokie zwycięstwo 6-1 Piotra w 1/16 finału. Jego przeciwnikiem był zawodnik z Estonii Oliver Lepp. Tutaj 6-3 zwycięstwo Piotra. 6-5 po dramatycznym boju. Tam Jakub Kościelniak prowadził, miał szansę pokonać Piotra Kudlika. Tak się jednak nie stało i Piotrek wygrywa ten pojedynek 6-5 w ćwierćfinale. Znowuż wysokie zwycięstwo nad Maciejem Witkowskim 6-1, a w półfinale pokonał Piotr Kudlik Piotra Ostrowskiego 6-3. Mariusz Skoneczny z kolei zaczął dzisiejszy dzień od zwycięstwa 6-0. Mieliśmy ten pojedynek przyjemność, ja miałem przyjemność ten pojedynek komentować. Był on na stole telewizyjnym.
Jak mówiłem, 6-0 wygrywa Mariusz Skoneczny z Wiata Utasem Prancekewiciusem. W 1/16 finału pokonuje Damiana Imonta, zawodnika gospodarzy, 6-3. Również 6-3 zwycięża już w 1/8 z Jerzym Regielim. W ćwierćfinale pokonuje jedną partią Ladislau Cyrykał z Białorusi, a w półfinale pokonuje taką rewelację dzisiejszych zawodów Wiktora, młodego zawodnika z Hadesu Poznań, Wiktora Zielińskiego. Mariusz wygrywa z nim 6-4. Wróćmy do wydarzeń na stole. Jump w wykonaniu Mariusza Skonecznego i bezpiecznie, w miarę chyba bezpiecznie wyprowadzona jedynka. Zaraz zobaczymy, czy mają dostępną do wbicia Piotr Kudlik, zawodnik Metalfachu LP Sokółka. Trochę tutaj walki na odstawne serwują nam panowie. No niewykluczone, że będziemy mieli dużo tego typu zagrań w pojedynku finałowym. No walka się już toczy o najwyższe stawki, o zwycięstwo w tych zawodach. Przypomnę, jest to turniej międzynarodowy, tym prestiż większy. Oczywiście są tutaj zaliczone turnieje do rankingu Polski, także grają panowie tu i o gratyfikacje finansowe, o punkty do rankingu Polski, również o prestiż i o satysfakcję jak najbardziej. Powtórzmy to zagranie w wykonaniu Piotra Kudlika. Środeczkiem muzy czyściuteńko wpada jedynka, a do mnie dotarły tutaj statystyki dotyczące pojedynków między dwoma panami. Od 2008 roku Mariusz Skoneczny i Piotr Kudlik grali ze sobą sześciokrotnie. 4 razy wygrywał Mariusz. Przed 2008 rokiem rywalizowali oni ze sobą w pojedynkach juniorskich. Tutaj informacja, że Piotr no, nie radził sobie wtedy z Mariuszem Skonecznym, regularnie przegrywał z nim. Taka ciekawostka, że kiedy Mariusz i Piotr byli już w tej czołówce Polski, Mariusz Skoneczny, zwany przez znajomych i kolegów Mańkiem, nie mógł sobie z kolei poradzić w pojedynkach z Markiem Kudlikiem, młodszym bratem Piotra. A teraz powrócę do meczu, bo Piotr Kudlik wygrywa drugą partię. Prowadzi już 2-0 i może teraz odpuścimy sobie przerwę reklamową, a ja z kolejną poczęstuję Państwa kolejną garść statystyk. Oczywiście przez wakacje, o czym już mówiłem, Mariusz Skoneczny pozostanie liderem rankingu Polski. Wiceliderem z kolei będzie
Marek Kudli, który tutaj odpadł w pojedynku ćwierćfinałowym. Piotr Kudlik przed dzisiejszym tym dwudniowym turniejem, którego mamy w tej chwili finał. Ja mam w tej chwili przyjemność komentować jego finał. Piotr przed turniejem jest dziewiąty w rankingu i powinien znacznie poprawić swoją pozycję, ponieważ zawodnicy, którzy go w tym rankingu wyprzedzali, większość z tych zawodników, którzy go w tym rankingu wyprzedzali, zaprezentowało się zdecydowanie słabiej w tym turnieju od Piotra, także na pewno podskoczy Piotr Kudlik w rankingu Polski. A ja powrócę do wydarzeń przy stole, bo Piotr Kudlik, który prowadzi już 2-0, dostaje jedynkę do zagrania, wbijają, no nie wpadło na może środkiem muzy, ale no nie jest to w tej chwili ważne. Najważniejsze, że została ona wbita. Jest Piotrek na kuli z numerem 2. No i teraz zagadką tej partii, największą zagadką w tej partii jest, co Piotr, jaki Piotr ma pomysł na zdjęcie ze stołu trójki. No teraz próbował rozbijać Piotr Kudlik. To się udało, no niestety dla niego popełnia on błąd na wbiciu dwójki, może za bardzo skoncentrował się Piotr na tym, żeby rozbić, wybić stamtąd tą dziewiątkę, no co udało mu się bardzo dobrze, natomiast dwójka nie wpada i do stołu powróci Mariusz z Konecznych. No chowa się Mariusz Skoneczny za bilą z numerem 6, no i w tej chwili w bardzo niekorzystnej sytuacji. No jeżeli odda tutaj łatwą grę Piotrowi Kudlikowi, to może będzie możliwe, że będzie już przegrywał 3-0 w tym meczu. No zasłonił nam tutaj Mariusz, nie wpada trójka do narożnej łzy. No i jest możliwa do wbicia trójka do środka lub do końcowej łzy. No wydaje mi się, że wybierze Piotrek jednak łzę narożną, ponieważ z takiego uderzenia no zdecydowanie łatwiej jest spozycjonować białą do czwórki. Tak, dokładnie. Świetnie wykonuje to uderzenie Piotr Kudlik. No i sześć kul przed nim na wyjście na 3-punktowe prowadzenie. Teraz masa wstecznej rotacji, ależ świetny strzał zaprezentował nam zawodnik Metal Fachu. LP Sokółka, proszę zobaczyć. Masa średniej rotacji wyrobił się z białą przed łzą, tak aby po dwóch bandach dojść do piątki, której także już nie ma na stole, no i rozwiązał sobie tym samym ten układ, no i wszystko wskazuje na to, że za chwilę będziemy mieli 3-0 dla Piotra Kudlika. To już bardzo duża zaliczka, chociaż poczekajmy, bo troszkę zbyt centralnie dochodzi Piotr do siódemki. Będzie wycofywał białą bilę. Ależ teraz błąd Piotra, oczywiście nie chciał on cofać białej, bo jeszcze jest na stole ósemka, ale czemu pomylił się na takiej kuli? Nie rozumiem, co się stało, że popełnił tak prosty błąd. No, w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewałbym się, że popełni ten zawodnik no taki błąd, no i udostępnia Mariuszowi Skonecznemu stół, daje mu szansę na zdobycie kontaktowej partii. Wykorzystuje tą okazję Mariusz Skoneczny i mamy już 2-1 w tym pojedynku. Zobaczmy jeszcze raz tą dziesiątkę. 2-1 w dalszym ciągu prowadzi Piotr Kudlik, a ja już zapraszam na kolejną partię tego pojedynku po krótkiej przerwie reklamowej. K
Kentrzem. Znajdziesz tu ciszę, spokój, znajdziesz czas na coś szalonego. Tu przeżyjesz niezapomniane chwile, odpoczniesz, zabawisz się, dotkniesz ręką historii. Odpłyniesz myślami, uniesiesz się w przestworza, zakochasz się. Kentrzem, pokochaj. Jesteśmy z Państwem ponownie. Marek Karlikowski właśnie ustawił trójkąt dla Piotra Kudlika, który w tym momencie będzie rozbijał. Proszę zobaczyć, ileż to kul wbił zawodnik Metalfachu LP Sokółka z rozbicia. Jedna, druga, trzecia kula wpadła do łzy. No i tylko 7 bil pozostawia sobie Piotr Kudlik na stole. Mało tego, jedynka w nie najgorszej pozycji do kontynuowania podejścia. Z jedynki co najlepsze już musi pozycjonować od razu do piątki, także w łuzie mamy bile 2, 3 i 4. Robi to całkiem nieźle. Bardzo możliwe, że będziemy świadkami tutaj partii z kija w wykonaniu Piotra Kudlika. Szóstka już wpadła, jeszcze 4 kule do końca tego podejścia, o ile oczywiście nie popełni jakiegoś prostego błędu Piotr Kudlik, grający w klubie Metalfach LP Sokółka. I dziesiątka na trzecią partię dla Piotra Kudlika. Tak jest, bardzo szybka partia z kija w wykonaniu tego zawodnika. Ja zaproszę Państwa na reklamę, no a w tym czasie sędzia Marek Karlikowski ustawi trójkąt Mariuszowi Skonecznemu. Zapraszamy Państwa po przerwie. Sponsorem relacji jest Consalnet, kompleksowa ochrona osób i mienia. Jesteśmy z Państwem ponownie. 3-1 w finale Grand Prix Polski WIG Poltour Baltic League prowadzi Piotr Kudlik. No i w tej chwili zobaczmy, błąd z rozbicia popełnia Mariusz Skoneczny. Bardzo dynamiczne rozbicie. Niestety biała ucieka Mariuszowi, wpada do łzy. No i kolejny prosty układ. Zobaczmy. 4-8 kul pozostało Piotrowi na stole. Nie byłbym zdziwiony, gdyby za chwilę kończył już tą piątą partię tego meczu, zapisując ją na swoją korzyść. Ustawił już białą w odpowiednim dla siebie miejscu Piotr Kudlik. Jest dobra pozycja do dwójki. Ja może, korzystając tutaj, że Piotrek sobie czyści ten układ w piątej partii finałowego pojedynku, no z racji tego, że już powoli kończymy z transmisją
z turnieju Baltic League Grand Prix Polski WIG Poltour w Kętrzynie. Chciałbym podziękować wszystkim oglądającym nasze pojedynki. No, chciałbym już się powoli z Państwem żegnać. Oczywiście zapraszamy Państwa na kolejne relacje w TV Sports.pl. Najwcześniej okazja jest obejrzeć bilard już za tydzień w takim turnieju, który odbywa się w Kielcach. Cykliczny turniej otwarty, w którym może zagrać każdy, na który oczywiście, jeżeli jesteście, mieszkacie w okolicach Kielc lub też nie, serdecznie wszystkich zapraszam. Grand Prix Gór Świętokrzyskich, prowadzona będzie z tego relacja wideo, a już w imieniu swoim, a w szczególności w imieniu naszego tutaj etatowego komentatora Emila Paliwody zapraszam wszystkich Państwa na oglądanie igrzysk polonijnych, które odbędą się na przełomie sierpnia i lipca. Z nich też przeprowadzimy transmisję, a teraz Piotr Kudik wygrywa już czwartą partię w pojedynku finałowym i jest on już tylko dwie partie od zwycięstwa w tym finale. Ja zaproszę Państwa na chwilę reklam. Wracamy do Państwa po przerwie. Kobiet Bilard 2013. Oglądaj tvsports.pl. Kętrzyn. Znajdziesz tu ciszę, spokój, znajdziesz czas na coś szalonego. Tu przeżyjesz niezapomniane chwile. Odpoczniesz, zabawisz się, dotkniesz ręką historii. Odpłyniesz myślami, uniesiesz się w przestworza, zakochasz się. Kętrzyn, pokochaj. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Witamy Państwa po przerwie. Pojedynek finałowy Grand Prix Polski WIG Poltour Baltic League z Kętrzyna 2013. 4-1 prowadzi już Piotr Kudlik. Prowadzi zawodnik Metal Fachu LP Sokółka 4-1 i to on jest w tej chwili przy stole, ma okazję zrobić party ski, a oczywiście nie przekreślajmy jeszcze szans Mariusza Skonecznego. No nieraz dzisiaj widzieliśmy pojedynki, w których zawodnicy powracali do pojedynków, chociaż przegrywali bardzo wysoko. Przypominam, Michał Turkowski prowadził już 4-0 z Michałem Lichodziejewskim, by po dramatycznym pojedynku wygrać go 6-4. Piotr Ostrowski także 4-0 prowadził z Markiem Kudlikiem. Pojedynek zakończył się w ostatniej, 11 decydującej partii, w której obydwoje mogli przeważyć szale na swoją korzyść. Ostatecznie wygrał Piotr, no ale w takim razie pokazuje to, że można wyciągać mecz, jest to możliwe, aby wyciągnąć mecz z takiego rezultatu. Tu wystarczy jeden prosty błąd, który może przytrafić się Piotrowi Kudlikowi i za to Mariusz może wygrać dwie partie. No jak na razie nic na to nie wskazuje.
ponieważ Piotr Kudyk już tylko 4, już tylko 3 strzały od prowadzenia 5-1, a wtedy już będzie bardzo, bardzo blisko, aby zwyciężyć w tym międzynarodowym turnieju. Ależ błąd teraz w wykonaniu Piotra Kudlika. No właśnie przed chwilą o tym mówiłem. No jeden taki błąd, ta sytuacja może się odwrócić na korzyść drugiego zawodnika. Proszę zobaczyć, teraz Mariusz Skoneczny no na pewno poradzi sobie z tym układem. Jeżeli rozbije w następnej partii, przyzwoicie zrobi partię z kija, no to już tylko jedną partią prowadzić będzie jego przeciwnik. Jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy oczywiście po krótkiej dawce reklam. Zapraszamy po przerwie. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Kętrzem. Znajdziesz tu ciszę, spokój, znajdziesz czas na coś szalonego. Tu przeżyjesz niezapomniane chwile, odpoczniesz, zabawisz się, dotkniesz ręką historii. Odpłyniesz myślami, uniesiesz się w przestworza, zakochasz się. Kętrzem, pokochaj. Jesteśmy już w kolejnej partii, zobaczmy jeszcze raz, jak rozbijał Mariusz Skoneczny. Proszę zobaczyć, jak przygasił białą bilę, podskoczyła i stanęła w środkowej linii stołu i bardzo dobra pozycja do jedynki. No przed chwilą o tym mówiłem, że jeden prosty błąd tutaj może odmienić ten pojedynek. No 4-1 prowadził Piotr Kudyk, no ale w tej chwili jest już 4-2 i to Mariusz Skoneczny jest przy stole. No teraz akurat zgubił pozycję do dwójki. No czy popisze się odstawną, czy może zaryzykuje ostre cięcie. Myli się jednak, że Mariusz Skoneczny na tej kuli a chyba nie wystawia Piotrkowi wbicia. Zaraz się przekonamy. No melduje Piotrek kulę do prawej górnej narożnej łzy, ale raczej tutaj bardziej skupia się na odstawnej, która, no zaraz zobaczymy, czy jest udana. Tak na moje oko to nie przechodzi dwójka do prawej narożnej łzy. Za chwilę się przekonamy. No, czy od bandy będzie zaliczał, od górnej bandy Mariusz Skoneczny dwójkę. Czy jest może do zagrania? Była chyba do wbicia kula z numerem drugim. Skoro podjął taką próbę Mariusz Skoneczny, ale popełnia błąd i do stołu powraca jego przeciwnik, zawodnik Metal Fach LP Sokółka Piotr Kudlik. Odstawna teraz w wykonaniu Piotra Kudlika. No bardzo, bardzo odpowiedzialna gra zawodnika
zawodnika Metalfachu LP Sokółka. Utrzymuje jak na razie inicjatywę w tej partii to Mariusz Skoneczny, musi się męczyć teraz z tą odstawną, no zobaczymy jak sobie z tym poradzi, no świetny strzał jest, dostępna oczywiście trójka dla Piotra Kudlika, no ale tylko na muśnięcie, na pewno nie wbije tej bili Piotr. Mierzy tutaj kąt odejścia białej bili, najprawdopodobniej spróbuje tutaj schować białą za czwórkę. No zaraz zobaczymy, jakie będą intencje tutaj Piotra w tym zagraniu. Nie, jednak był to kąt odejścia trójki, mój błąd, ale proszę, zobaczmy jeszcze raz ten strzał, no perfekcyjnie zagrana odstawna, biała wyhamowała pod dziewiątką, trójka na trzy bandy, no i mamy kolejną odstawną. Tutaj pewnie Mariusz zameldował tą kulę do środkowej łzy, jedna, druga banda. Nie wpada trójka i teraz czy będzie dostępna? No przepraszam Mariusz Skoneczny, widzimy tutaj spore szczęście w tym zagraniu. Po trzech bandach odbija się trójka, a biała trafia za szóstkę. Jest bardzo blisko trójki, aczkolwiek zaliczenie jej na wbicie jest praktycznie niemożliwe, chyba że jakąś ułańską fantazją tutaj popisze się zawodnik Metalfachu LP Sokółka. Na dwie bandy wychodzi z tego snookera i bardzo, bardzo blisko wbicia. Nie wiem, czy zameldował właśnie do tej łzy trójkę. Nie jest to w tej chwili ważne. Najważniejsze jest to, że jednak wystawia trójkę do lewej narożnej łzy dla Mariusza Skonecznego z duetu Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki. Jedna, druga banda, no chyba troszkę przedobrzył Mariusz Skoneczny, no zdecydowanie tak. Musi tutaj ratować się odstawną, tylko muśnięcie czwórki i odprowadzenie białej w górę stołu. Kolejna odstawna w wykonaniu Mariusza Skonecznego. Nie udaje się wyczyścić stołu w tym podejściu. No i do partii powraca Piotr Kudlik. Melduje kulę z numerem piątym. No nie wiem, czy wycinał tą bilę, czy tak się po prostu pomylił, czy chciał wbić tą piątkę od bandy. W każdym razie do stołu powraca Mariusz Skoneczny. No długa partia, ta, którą w tej chwili oglądamy, dużo odstawnych w wykonaniu obu zawodników. No a w tej chwili błąd właśnie na odstawnej, przepraszam, popełnia Mariusz Skoneczny. I szansa dla Piotra Kudlika na wygranie piątej partii w tym pojedynku. Cztery kule na stole, teraz szóstka. Bardzo dobrze stoi dla Piotra. Dobry kąt na wyprowadzenie białej w górę stołu, skąd będzie mógł Piotrek wbijać siódemkę, a potem już tylko pozostaje dziewiątka i dziesiątka Piotrowi Kudlikowi.
Tak jest, siódemka. Siódemka już w wózie. Dziewiątka także. No i tylko to ostatnie zagranie w tej partii potrzebne Piotrowi Kudlikowi, aby prowadzić 5-2 już w tym pojedynku. Tak jest. Piotr Kudlik prowadzi 5-2. Powracamy do tego pojedynku. Po krótkiej przerwie zapraszam bardzo wszystkich bardzo serdecznie. Sponsorem relacji jest Consalnet. Kompleksowa ochrona osób i mienia. Kobiet Bilard 2013. Oglądaj tvsports.pl. Kętrzyn. Znajdziesz tu ciszę, spokój, znajdziesz czas na coś szalonego. Tu przeżyjesz niezapomniane chwile. Odpoczniesz, zabawisz się, dotkniesz ręką historii. Odpłyniesz myślami, uniesiesz się w przestworza, zakochasz się. Kętrzyn, pokochaj. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jesteśmy już z Państwem ponownie. No niewykluczone, że w ostatniej partii tego pojedynku Piotr Kudlik poprosił przed chwilą o czas i teraz to on będzie rozbijał. Jeżeli dobrze rozbije, to niewykluczone, że będzie to ostatnia partia w tym meczu. Zobaczmy. I mamy kulę wbitą do łzy. Jaka jest pozycja do jedynki? No nie, jeszcze chyba zobaczymy przy stole przynajmniej na chwilę Mariusza Skonecznego, ponieważ nie ma absolutnie dostępnej do zagrania jedynki i pewnie będziemy mieli teraz zagranie push-out w wykonaniu Piotra Kudlika. Zastanawia się Piotr, gdzie umieścić białą bilę, tak żeby nie miał łatwo do zagrania Mariusz Skoneczny. Oczywiście może on oddać Piotrkowi strzał w tej chwili. No tak właśnie robi i to Piotrek będzie musiał wymyślić jakiś sposób, jak tutaj bezpiecznie odprowadzić białą bilę po kontakcie z jedynką. No chyba próbował za trójkę, czy też za szóstkę wyprowadzać białą Piotr Kudlik. No to się nie udało i chyba nawet dostępna jest do zacięcia do prawej górnej
narożnej Juzy dla Mariusza Skonecznego. No inny wariant, zagranie na bandę, zobaczmy to jeszcze raz. Wspaniałym dublem raduje nas Mariusz Skoneczny. No i szansa dla niego na wygranie trzeciej partii i odrobienie właśnie jednej partii straty do Piotra Kudlika. Przypominam, że panowie grają do 6 wygranych partii, no ale myli się Mariusz Skoneczny. No i niewykluczone, że było to jego ostatnie podejście do stołu. No spójrzmy, na czym tutaj może jeszcze ewentualnie się pomylić Piotr Kudlik. No raczej na trójce nie popełni tego błędu, zobaczmy. Tak, dokładnie, trójka jest już w Uzie. No nie sądzę, żeby pomylił się na czwórce czy piątce. No kule stoją bardzo dobrze dla Piotra Kudlika. No niewykluczone, że to już ostatnie momenty tego finału, tego turnieju, tej transmisji tvsports.pl. No wydaje mi się, że nie pomyli się tutaj Piotr Kudlik. Szóstka, siódemka, 3 kule pozostają Piotrowi na zwycięstwo w turnieju Baltic League Kętrzyn Grand Prix Polski WIG Pol Tour 2013. Tylko 8 i 10 pozostała Piotrowi Kudlikowi. Zobaczmy, do samego końca utrzymuje nerwy, emocje na wodzy zawodnik Metalfachu LP Sokółka i no nie powinien pomylić się na tej kuli. Nic nie wskazuje na to, żeby przegrał ten pojedynek. Tak jest, Piotr Kudlik 6-2 pokonuje Mariusza Skonecznego w finale Baltic League Kętrzyn 2013 Grand Prix Polski WIG Pol Tour. Wielkie brawa dla Piotra Kudlika. A ja już powoli się z Państwem w takim razie żegnam. Zapraszam na kolejne relacje TV Sports wraz z moim tutaj kolegą, realizatorem Adamem Ścigą. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali i zapraszamy, jeszcze raz powtarzam, zapraszamy na kolejne relacje z tvsports.pl, na kolejne turnieje. Jeszcze pokażemy Państwu ceremonię zakończenia turnieju wraz z wręczeniem nagród, dekoracje dla najlepszych zawodników. Ja już się z Państwem żegnam i do usłyszenia.